Minęła 18.30. Paulina Bilińska, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Ostatnia kadencja Jarosława Kaczyńskiego na czele Prawa i Sprawiedliwości oraz uchwała o zakazie pracy w spółkach Skarbu Państwa przez członków rodzin polityków partii. To najważniejsze postanowienia 6. Kongresu PiS. Po 7 latach nieobecności w Polsce Donald Tusk wrócił, by ratować tonącą w sondażach Platformę Obywatelską. Główny rywal byłego premiera Rafał Trzaskowski nie chciał komentować zmiany władzy w Platformie. 140 lat temu urodził się sługa Boży prymas kardynał August Chląd. Stał na czele polskiego kościoła podczas II wojny światowej. Na odbywającym się dzisiaj w Warszawie 6. Kongresie Prawa i Sprawiedliwości dokonano wyboru władz partii. Prezesem PiS ponownie został Jarosław Kaczyński. Podczas kilkugodzinnych obrad delegaci przyjęli uchwały, w tym m.in. o zakazie zatrudnienia rodzin parlamentarzystów PiS w spółkach Skarbu Państwa. Opinie i komentarze uczestników kongresu zebrał Łukasz Żmuda. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podsumował dotychczasowe osiągnięcia rządu i wskazał na kolejne cele do realizacji. Przywróciliśmy, szanowni państwo, nie tylko godność ludzi, godność pracy poprzez podniesienie płac, bardzo wyraźne podniesienie emerytur, podniesienie płacy minimalnej, poprzez to, co jest faktem łatwym do wyliczenia, ale to jest dzisiaj kwestionowane bardzo często. Myśmy obniżyli podatki, bardzo wyraźnie obniżyli podatki. Polski Ład to jest droga do osiągnięcia gdzieś przy końcu tej dekady albo na początku następnej poziomu przeciętnego Unii Europejskiej. Co do wyników, nie było zaskoczenia. Jarosław Kaczyński okazał się niekwestionowanym faworytem, ale jak powiedział po ogłoszeniu wyników, będzie to jego ostatnia kadencja w roli szefa Prawa i Sprawiedliwości. Działacze PiS-u nie spodziewali się poważniejszych zmian na najwyższych szczeblach w partii. Jest najlepszy, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Liczymy na reelekcję oczywiście, myślę, że nie ma co do żadnych wątpliwości. A Mateusz Morawiecki dostanie jakieś stanowisko, pan premier? Pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że tak. Delegaci z całej Polski wyrażali także swoje oczekiwania. Przede wszystkim nowej energii, ale również wskazania ważnych celów dla wszystkich członków, tak aby w realizacji nowych zadań, przede wszystkim związanych z Polskim Ładem, wszyscy byli ukierunkowani na jeden cel, a więc budowanie silnej Polski. W tych czasach po-covidowych, w czasach, kiedy musimy bardzo dobrze środki, które zostały pozyskane, wykorzystać dla rozwoju naszego kraju. Kongres Prawa i Sprawiedliwości organizowany jest co najmniej raz na 4 lata. To największy organ wyborczy partii. Oprócz wyboru szefa ugrupowania wyłoniono również Radę Polityczną, Krajową Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny. Wprowadzono również zmiany statutowe. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Zmiany na szczytach władzy były najważniejszymi decyzjami podjętymi podczas dzisiejszej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Borys Budka złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego PO, a Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz przestali pełnić funkcję wiceprzewodniczących. W ich miejsce zostali wybrani Donald Tusk i Borys Budka. Powracający po 7 latach nieobecności w polskiej polityce były premier od dzisiaj pełni obowiązki szefa partii. Więcej w materiale Marcela Hulewicza. Roszada na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej to najmocniejszy akcent dzisiejszego posiedzenia Rady Krajowej tej partii. Borys Budka pożegnał się ze stanowiskiem przewodniczącego, a Donald Tusk, zostając wiceprzewodniczącym, formalnie objął stery rządów największej partii opozycyjnej. Szanowni państwo, pan premier Donald Tusk, 201 głosów za jego wyborem, 0 głosów przeciwnych. Borys Budka, 189 głosów za jego wyborem, 10 głosów przeciwnych. Dzięki tym zmianom personalnym Donald Tusk jako najstarszy wiceprzewodniczący ma pełnić rolę szefa Platformy. Jej politycy wierzą, że ta zmiana wpłynie na wzrost znaczenia dołującej w sondażach partii. Świetne wystąpienie Donalda Tuska, świetna atmosfera na sali. Widać, że tutaj jest zgoda, że wszyscy wiemy, co jest teraz najważniejsze i tylko czekać, aż wygramy wybory. Sukces będzie wtedy, kiedy będzie współpraca między Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim. Czy Donald Tusk przemówi do młodego pokolenia? Nie mam w ogóle cienia wątpliwości, że tak. To zresztą pokazują i badania z jednej strony, ale taka zwykła ciekawość. Widzimy to wśród znajomych, wśród komentarzy na naszych portalach społecznościowych, że naprawdę dla wielu młodych osób Donald Tusk jest takim uosobieniem zwycięstwa, dobrego okresu Polski po 1989 roku. Przemowa Donalda Tuska była bardzo mobilizująca. Mobilizująca nie tylko dla członków Platformy Obywatelskiej, ale dla wszystkich tych, którzy chcą odsunąć
Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Platforma jest duże miejsce dla świetnych ludzi, jak i Donalda Tuska, Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że to współpraca jest kluczem do wygranej. Politycy Platformy Obywatelskiej jednogłośnie zadeklarowali, że ich głównym celem jest zakończenie rządów Prawa i Sprawiedliwości, a powrót Donalda Tuska po 7 latach nieobecności w Polsce zagwarantuje powrót do władzy. Mamy super broń w postaci Donalda Tuska i nie zawahamy się jej użyć. Donald Tusk powiedział sedno sprawy, a sednem sprawy jest walka ze złem. Rządy PiS-u są po prostu złe dla Polski, złe dla każdej i każdego z nas. Zgromadzenie polityków Platformy przyciągnęło również jej przeciwników. O co pan walczy? Ja nie walczę. Jako pokazuję zło. Złych ludzi tylko, którzy nieodpowiedni są na tych stanowiskach, na których są. Nie wiadomo, czy przybycie Donalda Tuska z odsieczą poobijanej i coraz mniej znaczącej Platformie okaże się zbawieniem dla tej formacji, której 8-letnie rządy zaowocowały szeregiem afer i niespełnionych obietnic wyborczych. Zapowiedź 100% obecności Donalda Tuska w polskiej polityce niekoniecznie musi przekładać się na procentowy wzrost poparcia tej formacji, a niechęć, z jaką Rafał Trzaskowski odsuwa się od komentowania powrotu Tuska, wskazuje na to, że nie wszyscy w Platformie wyrażają z tego powodu szczery entuzjazm. Marcel Hulewicz, Telewizja Republika. Z okazji 140. rocznicy urodzin Sługi Bożego, prymasa kardynała Augusta Chlonda, w warszawskiej archikatedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela odprawiona została dziękczynna msza święta. Kardynał August Chlond należy do najwybitniejszych postaci naszej historii XX wieku. Był prymasem w Polsce odrodzonej i zniewolonej przez dwa totalitarne systemy. Prymas Polski kardynał August Chlond urodził się 3 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach, dzisiejszej dzielnicy Mysłowic. W 12 roku życia został wysłany do Włoch, aby kontynuować naukę w szkołach salezjańskich. Z zakonem tym związał swe życie. W 1905 roku w Krakowie jako salezjanin przyjął święcenia kapłańskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został w 1925 roku pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji katowickiej, a po kilku miesiącach prymasem Polski. To z jego inicjatywy powstała Akcja Katolicka, Ruch Apostolski Świeckich. Po wybuchu II wojny światowej wraz z najwyższymi władzami przedostał się do Rumunii, a następnie do Rzymu, gdzie wspierał rodaków, zabierając głos w audycjach Radia Watykańskiego. Przed przystąpieniem Włoch do wojny przeniósł się do Francji, gdzie w sanktuarium w Lourdes spędził 3 lata, do aresztowania przez Gestapo w 1944 roku. Po wyzwoleniu powrócił do Polski. 8 września 1946 roku w Częstochowie zawierzył Polskę niepokalanemu sercu Maryi. Prymas August Chlond zmarł w Warszawie 22 października 1948 roku. Po 40 latach rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a 19 maja 2018 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała Chlonda. Przysługuje mu odtąd tytuł Sługi Bożego. Schronisko na Paluchu, największy warszawski azyl dla zwierząt, dziś obchodził Dzień Otwartych Drzwi, podczas którego odwiedzający mogli obejrzeć zazwyczaj niedostępne dla gości pawilony i szpital oraz usłyszeć porady dotyczące adopcji bezdomnych czworonogów. Tymczasowy dom dla będących w potrzebie psów i kotów odwiedziła z kamerą nasza reporterka Maria Osińska. Schronisko na Paluchu zgromadziło dziś wielu miłośników zwierząt. Można było zobaczyć, jak funkcjonuje warszawski azyl, wziąć udział w konkursach czy charytatywnym kiermaszu. Przedstawiono podopiecznych schroniska, a także szczegóły procesu adopcyjnego. Zainteresowanych zapytaliśmy o wrażenia. Czego pani tu jest? Żeby dać dom pieskowi na zawsze. Interesują mnie dwa psy, a tu mi powiedziano, że mogę wziąć parkę. Przywiozłyśmy karmę. Trzeba pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą i trzeba pamiętać, że to jest duża odpowiedzialność. Odwiedzający schronisko mieli okazję przyjrzeć się pracy wolontariuszy i ich poświęceniu dla czworonogów. Czego to robię? No, trzeba pomagać, tak? I gdzieś tam to mi głównie napędza i gdzieś tam właśnie znajdowanie tych dobrych domów tym psiakom, żeby jak najkrócej siedziały w schronisku i ten pobyt w schronisku też był dla nich jak najlżejszy, tak? Najprzyjemniejszy. Potrzeby schroniska są jednak nieograniczone, a liczba bezdomnych zwierząt stale rośnie. Dla kotów brakuje już miejsca. Na wybiegach potrafi być nawet 40 stopni i te koty 24 godziny na dobę na tych wybiegach mieszkają. Mamy bardzo dużo kociąt w tym momencie. Kocięta chorują na panleukopenię. Cały czas pojawiają się nowe przypadki kociąt.
zwierząt, które są chore na panleukopenię, trafiają do osobnego kontenera. Przez brak miejsca, przez mało miejsca dla kotów, przez brak możliwości odizolowania tak naprawdę kotów zakaźnych od niezakaźnych na szpitalu, te koty zarażają się od siebie. Na miejscu protestowała grupa wolontariuszy, którzy wyrażają sprzeciw wobec wprowadzonej przez dyrektora schroniska nowej procedury adopcyjnej. Zakłada ona możliwość adopcji psa już po dwóch spacerach. Żeby zbudować relacje ze zwierzęciem, czasami to zwierzę potrzebuje więcej czasu. My chcemy ten czas zwierzętom dać, wielu adopcujących ten czas też chce dać i niestety nowa procedura to uniemożliwia. Próbowaliśmy, naprawdę próbowaliśmy ze wszystkich sił. Włożyliśmy ogromny wysiłek w to, żeby przygotować propozycje, żeby współpracować, żeby pokazać chęć współpracy. Niestety z drugiej strony tej chęci nie było, więc się stanęliśmy przed murem tak naprawdę. Dyrektor schroniska nie zgadza się z grupą protestujących wolontariuszy. Informuje, że nowa procedura umożliwia podjęcie decyzji adopcyjnej później. Wolontariusze protestują, bo jakby domagają się, że to ma być jednak korygowane przez wolontariuszy, a nie systemowo przez schronisko. Jako dyrektor schroniska odpowiadam za te wszystkie uregulowania, które powinny być formułowane w sposób transparentny, jednolity i pozwalać osobie zainteresowanej zorientować się, ile musi poświęcić czasu, aby uzyskać decyzję adopcyjną. W schronisku na Paluchu przebywa obecnie 420 psów i 125 kotów. Maria Osińska, Telewizja Republika. Elvis to świnia z brytyjskiego zoo, która podobno potrafi przewidywać wyniki meczów piłkarskich. Tego niezwykłego eksperta zapytano o rezultat dzisiejszego spotkania, które rozegra się pomiędzy Anglią a Ukrainą. Na kogo postawił Elvis? Niech sami państwo zobaczą. Anglia nie musi się teraz przejmować Ukrainą. Elvis przewidział, że drużyna Garetha Southgate'a wygra mecz. Czworonożny fan futbolu mieszka w bristolskim zoo. Ostatnio wraz ze swoją koleżanką Polly trafnie wytypował zwycięstwo Anglików z Niemcami w 1/8 finału. Dzisiejszy mecz jego zdaniem również ułoży się po myśli wyspiarzy. Anglia zmierzy się z Ukrainą w ćwierćfinale. Spotkanie rozpocznie się dzisiaj o godzinie 21 na rzymskim Stadio Olimpico. Włoski kardynał Giovanni Angelo Becciu oraz 9 jego współpracowników staną przed watykańskim sądem z powodu domniemanych przestępstw finansowych. Papież osobiście zatwierdził decyzję sędziego o postawieniu w stan oskarżenia kościelnego hierarchy. Proces rozpocznie się pod koniec lipca. Oskarżeni usłyszą zarzuty defraudacji, prania pieniędzy, oszustw, wymuszeń i nadużycia urzędu. Śledztwo toczy się już od 2 lat. Choć Angelo Becciu przez cały ten czas utrzymywał swoją niewinność, to we wrześniu 2020 roku z powodu oskarżeń podał się do dymisji. Papież przyjął jego rezygnację, zwalniając go z obowiązków piastowanego urzędu. Zgodnie z prawem kościelnym osobiście zatwierdził też śledztwo wobec kardynała oraz postawienie go w stan oskarżenia. Zarzuty usłyszą również włoscy maklerzy Gianluigi Torzi i Raffaele Mincione, zaangażowani w zakup przez Watykan budynków luksusowej dzielnicy Londynu, a także 4 spółki, 2 ze Szwajcarii, 1 z USA i 1 ze Słowenii. Proces rozpocznie się w Watykanie 27 lipca tego roku. Do południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych zbliża się huragan Elsa. Żywioł już przetoczył się przez Karaiby, nawiedzając m.in. Barbados, gdzie zrywał dachy z domów, przewracał drzewa i wywołał powódź na wyspie. Minister spraw wewnętrznych Barbadosu wezwał obywateli do schronienia w bezpiecznych miejscach, a także do opuszczenia swoich domów, jeśli zostały naruszone ich struktury. Wiele budynków uległo zniszczeniu potem, jak w piątek huragan dotarł do wyspy. Akcje ratunkowe utrudniały powalone drzewa i gwałtowne powodzie. Jednak służby podały, że nie było doniesień o urazach lub wypadkach śmiertelnych. Tropikalna burza Elsa przerodziła się w huragan w piątek, osiągając prędkość do 140 km na godzinę, uderzając w zachodnio-południową część Barbadosu. Według prognoz Narodowego Centrum do Spraw Huraganów USA w sobotę wieczorem czasu lokalnego huragan ma dotrzeć na Haiti, Dominikanę oraz Jamajkę. Tak wyglądał ten dzień. Czas na sport i spotkanie z Weroniką Jaskółką, a następnie prognoza pogody. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia jutro.